Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym zbiorczym. Wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, kupiłam w przeciągu ostatniego miesiąca. Są one jeszcze oczywiście dostępne w sklepach stacjonarnych, jak i online. Wszystkie linki do ubrań, które Wam dzisiaj pokażę, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Będą same fajne rzeczy i są to ubrania, które już nosiłam, więc będę mogła na ich temat coś powiedzieć, także ja już nie przedłużam i zaczynamy. Zacznę od kurtki dwustronnej, w której jestem zakochana. Z jednej strony ona wygląda jakby takie a la futerko, a z drugiej strony jest wykonana z takiego śliskiego materiału. Ja ją kupiłam w H&M za 150 zł i ona jest w rozmiarze chyba S. Tutaj na pewno się pojawi rozmiar, zaraz sprawdzę, bo nie widzę tutaj żadnej metki, wiecie, tutaj nie może być metki, bo jak zakładacie ją dwustronnie, no to tutaj nic nie może być widać, więc zaraz poszukam, o ile coś mi się uda znaleźć, w ogóle pewnie w kieszeniach. I powiem Wam, jaki to jest rozmiar. A, jeszcze ważna rzecz, wymiary moje znajdziecie w opisie pod filmikiem też, gdyby Wam to pomogło, ułatwiło zakupy online. Tak wygląda ta kurteczka z tej strony futerkowej. Czy Wy też uważacie, że ona wygląda jak z takiego troszeczkę lepszego sklepu niż H&M? Bo ja tak. Naprawdę jest wykonana mega, jest dobrej jakości. I jak możecie zauważyć, ona jest tutaj troszkę taka oversize'owa. Ma też kaptur, co jest dużym plusem. Ogromny jest ten kaptur, zobaczcie, duży jest. Ale oczywiście tak go można założyć. Jest świetny. Uważam, że takie duże kaptury to plus. Jak kupiłam tą kurtkę, to nosiłam ją bez przerwy i żeby mi się nie znudziła, stwierdziłam, że kupię sobie taką samą, tylko w innym kolorze. Więc kupiłam w kolorze czarnym, tak ona wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak prezentuje się na mnie, ale najpierw jeszcze Wam pokażę z tej strony. Tak wygląda ta kurteczka z tej drugiej strony. Powiem Wam szczerze, że jeszcze z tej strony jej nie nosiłam, ale też bardzo mi się podoba, więc może nawet dzisiaj tak się ubiorę. No zobaczymy. Dobra, i pokazuję Wam, jak wygląda w kolorze czarnym. Tak wygląda ta kurteczka w czarnej wersji. Uważam osobiście, że ta biała jest jednak taka bardziej efektowna, bardziej zwracająca na siebie uwagę. Jak poszłam też kupić tą czarną, to czarnych było mało w porównaniu do białych. Białe były chyba w każdych rozmiarach, więc to pokazywało, że jednak te czarne szybciej schodzą, szybciej się wyprzedają. Też wiadomo, białe będą się kurtki szybciej brudziły niż czarne, więc czarna jest bardziej praktyczna. No ale taka i taka. Mi się bardzo podoba, więc tak to wygląda. Kaptur oczywiście też taki sam jak tam. No, już Wam pokazuję też tą wersję. Tak wygląda ta błyszcząca strona kurtki. Moim zdaniem ona jest taka trochę sportowa, więc spokojnie tą kurtkę można zakładać do takich właśnie outfitów bardziej casualowych, takich luźnych, sportowych. Fajnie, dwa w jednym. Tutaj możemy do takich bardziej eleganckich, a tutaj do takich bardziej luźnych, sportowych, więc super plus, jak mamy kurtki dwa w jednym za taką cenę. Uważam, że naprawdę mega i warto taką kurteczkę w swojej szafie mieć. Uwierzcie mi, że ja nawet jak ubrałam się, tak wiecie, byle jak, a założyłam tą kurtkę, to od razu outfit wyglądał super, więc mega, mega jest ta kurtka. Polecam. Tak wygląda kolejna rzecz, którą niedawno kupiłam. Jest taki bezrękawnik, króciutki bezrękawnik. Niestety na teraz jest już na niego za zimno, chyba że wiecie, z samochodu do galerii, z galerii do samochodu, z samochodu, restauracji, ze stacji do samochodu, jak najbardziej. Byle w nim nie przebywać za dużo na zewnątrz, no bo on Was nie ociepli, to od razu Wam mówię, że tutaj to nie jest rzecz, która Was ogrzeje, to jest po prostu taki bezrękawnik, który pełni funkcję bardziej taką ozdobną niż ocieplającą. I uwierzcie mi, on po prostu tak fajnie zdobi stylizację. Od razu jak go się założy, stylizacja świetnie wygląda. Moim zdaniem świetny jest, bardzo mi się podoba. Jak widzicie, on jest bardzo króciutki, bo ja tutaj mam taką spódniczkę z wysokim stanem. I on jest dotąd. Ma tutaj kapturek, duży kaptur. Tak wygląda kolejna rzecz. Jest to sweterek, cardigan, zapinany na guziczki, prążkowany. Ma dość głębokie tutaj wycięcie, dość spory dekolt. Zaraz zobaczcie, jak go założę. Ale co warto wspomnieć, to to, że jest on wykonany w 70% z wiskozy. Wiskoza jest super materiałem, także duży plus, jeżeli chodzi o skład tego sweterka. Tak wygląda ten sweterek. Możecie zauważyć, ma bardzo długie rękawki, co ja uwielbiam. On jest dostępny w przeróżnych kolorach, bo chyba jest 5 dostępnych kolorów. Na pewno czarny, jeszcze taki pudrowy róż chyba, zielony, no nieważne. Nie będę Wam tutaj mówiła, bo dobrze nie pamiętam, ale na pewno na stronie internetowej, jak Wam podlinkuję, to będziecie mogli sobie sprawdzić inne też kolory. I wiem, że teraz jest dostępny on w niższej cenie. Jest teraz promocja. Oryginalna cena to była 79 zł,
A teraz chyba kosztuje 49, więc warto skorzystać, jeżeli Wam się podoba ten sweterek. Ja zazwyczaj noszę go właśnie tak zapiętego w taki sposób, na jeden guziczek. O, wtedy najfajniej wygląda, moim zdaniem. Ale można go zapiąć po całości, można go nosić rozpiętego, jak się chce. Kolejną rzecz mam już na sobie. Są to takie spodniczko-spodenki. Z przodu jest spódniczka, z tyłu są spodenki. Tak to wygląda. Ja też dużo właśnie z tymi spodenkami wstawiałam już zdjęć na Instagramie, więc możliwe, że to widzieliście. Też wstawię tutaj Wam filmiku zdjęcia z Instagrama i filmik, żebyście mogli zobaczyć, jak ta spodniczka też wygląda w ruchu i jak wygląda w pełnej stylizacji. Ostatnie dwie rzeczy to są bluzy oversize'owe. Pierwsza jest z Bershki w takim głębokim, mocnym kolorze niebieskim. Może być troszeczkę brudna tutaj gdzieś, mam nadzieję, że nie widać. Widać. Więc sorry, ale nosiłam ją sporo ostatnio, więc jest brudna, muszę ją uprać, ale to nieważne, najważniejsze, że widzicie, jak ona wygląda, jest po prostu mega, jest duża, spora jest, oversize'owa, tutaj też ma, pod pachą jest taka, wiecie, mega duża, więc fajnie, bardzo wygodna, uwielbiam ją, była tania, bo kosztowała chyba 79 zł, coś takiego, na pewno tutaj ceny się pojawią. Rozmiar, ona jest w rozmiarze S. Druga bluza jest H&M-u i ona jest w takim ciemniejszym kolorze zielonym, ma też już większy napis i ma tutaj print, więc troszeczkę się różni. I ona jest w rozmiarze M, a tamta jest S-ka. I powiem Wam, że tamta S-ka jest większa, jest obszerniejsza, jest taka bardziej oversize'owa, a ta jest troszeczkę mniejsza, mimo tego, że ma większy rozmiar, po prostu to jest troszeczkę delikatnie inny krój, ale dalej obie są oversize'owe, tylko tak jak mówię, tamta nawet pod pachą jest taka tutaj obszerna, a ta jest troszeczkę węższa, ale nadal jest to bluza oversize'owa, więc bardzo Wam polecam, jeżeli podobają Wam się tego typu bluzy oversize'owe, szukacie czegoś fajnego, to te naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. Ja już je prałam kilka razy i nic się z nimi nie dzieje, także za tą cenę, bo tamta kosztowała chyba 79 zł, a ta 99, to moim zdaniem warto, bo nie jest to wysoka cena. I tak jak powiedziałam, nic się z nimi nie dzieje, są dobrej jakości. Bardzo Wam te bluzy polecam. W dzisiejszym filmiku były same fajne rzeczy, bo tak jak mówiłam, były to rzeczy, które już nosiłam. Wybrałam po prostu takie fajniejsze, które kupiłam właśnie w ostatnich tygodniach, żeby Wam pokazać, żeby się z nimi podzielić. Jeżeli coś Wam się podobało, to bardzo się cieszę. Jeżeli filmik Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Buziaki, pa pa!